Witam, moje nazwisko Wiesław Kozłowski. Chciałem powiedzieć i zaprosić do wspólnego działania o prawdziwej. Po prostu mamy szansę zlegalizować masonerię i po prostu zakończyć handel dziećmi w Polsce i patologię w sądach, żeby Polska była wolnym krajem. Wiele ludzi w ogóle sobie nie zdaje sprawy z tego, że żyje w kraju, w którym po prostu masoneria już totalnie rządzi i że to jest najbardziej skorumpowany kraj. Jakby ktoś miał do czynienia w sądach, to po prostu to jest jedna wielka korupcja. I jeśli chodzi o sądy rodzinne, to jest po prostu handel dziećmi. Szczególnie jeśli chodzi o wielkie miasta. I teraz tak, ja nagłaśniam od kilku lat, mam groźby śmierci, pokazuję na Facebooku, na Masoneria w Polsce i na YouTube, na Przebudzenie Słowian i Powstanie z Kolan, dowody na przestępstwa właśnie funkcjonariuszy publicznych w Krakowie. No to jest po prostu grupa przestępcza w Krakowie. I teraz tak. 16 stycznia po filmie na YouTube, gdzie 15 stycznia 2024 zatytułowany film na YouTube na Przebudzenie Słowian powstanie z kolan, dowody w mojej sprawie na 244b, wskazałem tam na jeden dowód, że właśnie na moją niewinność, że właśnie, bo tam jest niby, że jestem, że mam urojenia zaburzeniowe, że mi się wydaje, że w Krakowie działa grupa przestępcza. Podałem, że jeszcze dwie sprawy się oficjalnie toczą. Tylko że w drugiej sprawie o sygnaturze 2KP 950/22 jest, sędziowie krakowscy celowo przedłużają i po prostu nie wyłączają się z tej sprawy co jakiś czas i tam się nic nie dzieje. Po prostu to jest celowo tak, że patrzą, bo ja mam założoną sprawę z 244b i że jakby im się udało mnie zamknąć, no to wtedy dadzą komuś dyspozycyjnemu i umorzą tę sprawę. Tak robią grupy przestępcze. I teraz właśnie jedyna szansa, żebym nagłośnił to i wiadomo, że chcę to zrobić najlepiej przez TikTok, bo TikTok po prostu ma największe zasięgi i chcę po prostu obudzić Polaków. Nie zależy mi w ogóle na pieniądzach, nie zależy mi na jakichś nie wiadomo czym. Nie chcę żadnego zysku z tego, tylko chcę po prostu, żeby Polska była wolna. I teraz tak, tu jest przeciwko grupie przestępczej. Tutaj jest próba umorzenia sprawy. No bo po tym filmie doszli do wniosku, żeby to umorzyć, żeby czasem ludzie tego nie nagłosili. No i to jest ostatnia szansa właśnie. 14 lutego 2024 o 10 sędzia Jacek Blat będzie miał za zadanie po prostu umorzyć całkowicie postępowanie. O to chodzi, że to jest odmowa wszczęcia śledztwa prokurator Frankowskiej z Wieliczki, która już raz masonerii przysłużyła się i umorzyła sprawę i teraz ją dali, bo się sprawdziła drugi raz. No oczywiście to jest absurdalne, bo tam jest umorzyła na przykład 271, to jest KK, czyli sfałszowanie protokołu bandyty Wicherka, sędziego, który awansował po tej sprawie. Tak samo psychiatrów, przestępstwo 233, paragraf 4, Wszołka i Zoły, to są psychiatrzy, którzy, no słynny Andrzej Wszołek, po prostu za 5 tysięcy Damian Wenta powiedział, że zeznał, że Damian Wenta zeznał, że Marta Tytko dała w jego sprawie 5 tysięcy temu łapówkarzowi. No, sami się zastanówcie, on nie doszłyszy, nie dowiedzi, ma 77 lat i dalej po prostu siedzi tam i dalej decyduje o losach ludzi. Więc no, proszę was, żebyście nagłaśniali tą sytuację. Będę pokazywał właśnie, nagrywał krótkie filmy na TikToku i próbował pokazywać tych przestępców do 14 lutego.
No i żeby to było nagłośnione wtedy. Jeszcze o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że nie lubię się nikogo prosić o nic, bo ja robię wszystko dla po prostu dla wszystkich i nie robię tego dla siebie, ale tutaj chciałem tak zaapelować, żebym mógł zrobić transmisję. Obiecuję, że ja nie chcę żadnej kasy z tych transmisji. Nie zależy mi w ogóle na jakieś tego, żeby... Nawet nie mam konta w banku, więc naprawdę to nie będzie podpięte i nawet jakby były jakieś pieniądze z tego, to ja po prostu nie chcę tych pieniędzy. Chodzi mi o to, że żeby zrobić transmisję, dowiedziałem się, że trzeba 1000 obserwujących. A mi się wydaje, że właśnie TikTok, za pomocą TikToka by było najłatwiej po prostu sprawę nagłośnić i apeluję, że no dajcie szansę dzieciom po prostu, bo chcę, żeby padł handel dziećmi. Jakbyście mogli, jakby ktoś mógł zaobserwować, przynajmniej do tego 14 lutego, a później po prostu możecie, na pewno się da odobserwować. Chodzi mi o to, żeby było tych 1000 jak najszybciej obserwujących i żebym mógł przedstawiać po prostu dowody na tych przestępców. No i że jak ludzie by się dowiedzieli, może to będzie presja, może po prostu Blat nie umorzy tej sprawy. Bo gdyby nie umorzył, to naprawdę można rozbić system, bo ponieważ mój teściu jest milionerem i jest bardzo ważnym dla iluminatów, iluminatem, naukowcem, który jego widział, pracuje nad szczepionką COVID. I po prostu on dawał, zaczęło się wszystko od sprawy rozwodowej i trafiało w pierwszej kolejności do swoich ludzi, czyli iluminatów. I ta sprawa, która teraz chcą umorzyć, ona po prostu, tam jest na gdzieś 50 osób chyba funkcjonariuszy publicznych. Oczywiście, jeśli by prokurator nakazał, znaczy jeśli by sędzia uchylił postanowienie odmowy wszczęcia i by nakazał prokurator do prowadzenia śledztwa, to mógłbym zaapelować wtedy i po prostu więcej ludzi by się przyłączało pod tą sygnaturę. No i po prostu padłby system w Krakowie. Jakby układ padł w Krakowie, no to padną następne układy, więc tu chodzi o handel dziećmi, przede wszystkim handel dziećmi, no i po prostu, żeby była wolna Polska, bo jeśli masoneria padnie, mówię, jeszcze raz mówię, że tu jest w tą sprawę zamieszanych jest no, z 50 iluminatów. I gdyby to padło, to po prostu to oni stracą, no, stracą władzę. No, jeśli oni by po prostu poszli siedzieć, no to naprawdę oni mają wielki wpływ na... Popatrzcie, jacy ważni są zawsze z Krakowa w polityce. To jest ogniwo połączone. No, Andrzej Duda jest kolegą, znaczy jego teść Julian Kornhauser jest właśnie kolegą zamieszanych właśnie w to Zagajewskiej, kolegą Adama Dubina, ten co mi porwał dziecko i też wszystko połączone. Ziobro tak samo, mam dowody właśnie na Ziobro, mam dowody na Pawlaka. Dowody przestępstwa, 240 kk. Więc no pomóżcie nagłośnić tą sprawę. Naprawdę, jeśli by były jakieś z tego pieniądze, to nawet nie mam podłączonego konta, ale obiecuję, że powiecie mi jak i po prostu rzeknę się tego. Chodzi mi tylko, żeby było 1000 obserwujących i żebym mógł przedstawiać transmisję na żywo dowody i dojść do jak najwięcej Polaków, żeby po prostu, żeby nie umorzono tej sprawy. Dziękuję za uwagę, do widzenia.